Cześć, z tej strony Emilia z megadyskont.pl. W tym filmiku chcę Wam pokazać zestaw LEGO City, wóz strażacki 60002. W pudełku znajdziemy instrukcję obsługi i krok po kroku mamy wyjaśnione, jak złożyć pojazd strażacki. Mamy również naklejki, które możemy nakleić na nasz samochód. Całość składa się z 208 elementów. Zestaw LEGO City 60002 jest przeznaczony dla dzieci od 5 do 12 lat. W zestawie znajdują się dwie minifigurki strażaków, hydrant, ekwipunek gaśniczy, końcówka do węża, krótkofalówka, piła elektryczna, klucz francuski, toporek, gaśnica i skrzynia, a także, co najważniejsze, wóz strażacki. Pierwszy strażak ma strój czarny z elementami zielono-srebrnymi, które są odblaskowe. Pierwszy element jest na górze, drugie dwa na dole na nogach. Widzimy tutaj również zapięcia, które będą potrzebne do akcji ratowniczej, a także pasek z klamrą. Z tyłu logo Straży Pożarnej oraz zapięcia i kieszonki. Strażak ma zdejmowany kask. Kask jest koloru brązowego. Na twarzy widzimy uśmiech, brwi, lekki zarost. Drugi strażak również ma strój koloru czarnego, ale już jego kamizelka jest pomarańczowa, na której również widzimy odblaskowy element koloru zielono-srebrnego. Tak samo dwa elementy odblaskowe na nogach. Dół oczywiście jest czarny, pasujący do góry. Na kamizelce widzimy pas oraz kieszenie. Po odwrocie widzimy logo strażackie oraz pasek. Strażak ma zdejmowany kask, tak jak poprzedni, oraz brodę, brwi i oczy, no i uśmiechniętą buzię. Zakładamy z powrotem kask, na pewno nam się przyda przy akcji ratowniczej. W razie wielkiego pożaru strażacy posiadają maskę tlenową wraz z butlami tlenowymi. Dwa elementy są odczepiane. Tutaj widzimy przy masce szybkę podnoszoną. Teraz założymy jednemu strażakowi ekwipunek. Zdejmujemy kask. Odkręcamy głowę. Wkładamy butle z tlenem oraz maskę. Następnie głowę i kask. Strażak przygotowany jest do bardzo trudnej akcji ratowniczej, gdzie dym nie pozwala na spokojne oddychanie. Nasz nowy wóz strażacki jest oczywiście koloru czerwonego, ma białe elementy oraz szare po bokach oraz nad kołami. Z przodu mamy dwa niebieskie światła oraz dwa żółte. Po bokach niebieskie światła, z tyłu również niebieskie światła i kompletnie z tyłu dwa okrągłe niebieskie światła. Na górze mamy dwie syreny koloru niebieskiego. Po bokach i z przodu wóz posiada niebieskie szyby. Z dwóch stron dwie luki. Po bokach na środku mamy białe drzwiczki z jednej i z drugiej strony oraz po bokach zaczepki do naszych narzędzi. Na górze mamy białą drabinę. Jest ona podnoszona, wysuwana. Możemy ją wysunąć do połowy albo do końca, jeżeli będzie taka potrzeba. Drabina jest obracana.
ułatwia akcję przeciwpożarową. Pod drabiną oraz obok niej mamy również akcesoria, które pozwalają nam dobrze przeprowadzić akcję ratowniczą. Mamy tutaj kawałek chodnika, na którym możemy postawić hydrant, a do hydrantu doczepimy węża, który będzie łączył się nam z wozem strażackim i w ten sposób pobierzemy wodę. Połączenie do węża znajduje się z boku pojazdu, z jednej i z drugiej strony. Z tyłu wozu po lewej stronie znajduje się wąż, który jest wyciągany. Jeżeli strażak będzie chciał wejść na górę po drabinie, nasz wąż dosięgnie do końcówki drabiny. Po akcji ratowniczej spokojnie zwijamy i z powrotem jest na swoim miejscu. Po bokach pojazd ma otwierane drzwiczki. W środku widzimy skrzynię z narzędziami. Skrzynia jest koloru żółtego i mieszczą się tam butla tlenowa z maską tlenową oraz końcówka do węża wraz z wodą. W środku samochodu znajduje się miejsce dla kierowcy oraz dla pasażera. Musimy zdjąć dach, żeby móc włożyć naszych strażaków do środka. Jeden będzie siedział na miejscu pasażera, a drugi zajmie miejsce kierowcy. Albo też możemy zrobić tak, że jeden będzie kierowcą, a drugi, aby mógł szybciej dotrzeć na miejsce akcji i rozmontować cały sprzęt, zamieścimy go z boku pojazdu, tak żeby mógł szybko zejść i zacząć akcję. Strażacy dostali telefon, że wybuchł wielki pożar i muszą spieszyć na akcję przeciwpożarową. Dotarli na miejsce pożaru. Jeden strażak już jest gotowy do podjęcia akcji. Drugiego szybko wyjmiemy ze środka. Drugi strażak też już jest gotowy. Przystępujemy do całej procedury gaszenia pożaru. Strażacy już widzą, że pożar jest bardzo duży. Płomienie są bardzo wysokie, dlatego będziemy potrzebować podłączyć się do hydrantu. Wyjmujemy węża. Podłączamy się do wozu. Wyjmujemy narzędzia. Musi to szybko i sprawnie pójść, ponieważ pożar jest zbyt wielki, żeby zwlekać i narażać bezbronnych ludzi. Jeden strażak podejmuje się akcji ratowania ludzi. Założymy mu butlę tlenową. Trzeba to zrobić bardzo szybko i sprawnie, ponieważ wejdzie do budynku i jak najszybciej będzie musiał wyciągnąć ludzi. Ten strażak dostanie do ręki gaśnicę i mniejsze płomienie będzie musiał ugasić gaśnicą. Dostanie również do ręki toporek, który umożliwi mu bezpieczne poruszanie się po płonącym budynku. Strażak biegnie pomagać ludziom. W tym czasie drugi strażak będzie próbował z drabiny ugasić płonący budynek. Szybko chowamy skrzynię, zamykamy wóz, wyciągamy wąż, nakładamy końcówkę, wyciągamy klucz francuski, którym odkręcimy hydrant. Hydrant jest odkręcony. Montujemy końcówkę z wodą.
Dajemy strażakowi do ręki. I teraz szybko i sprawnie musi wyjść po drabinie. Wysuwamy ją tak, aby mógł największe płomienie zgasić. Jedną ręką będzie się trzymał drabiny, drugą będzie gasił. Mechanizm pozwala na to, żeby drabina się obracała i żeby strażak mógł dowolnie gasić płomienie tam, gdzie potrzeba. Akcja przebiega z powodzeniem. Wraca pierwszy strażak, który pomógł wydostać się ludziom z budynku. Ludzie zostali przetransportowani karetką do szpitala. Akcja przeciwpożarowa jest bardzo trudna i sami możecie zadecydować, czy strażacy podołają temu wyzwaniu, czy akcja zakończy się porażką. Jeżeli chcesz się przyłączyć do akcji przeciwpożarowej, to koniecznie musisz mieć ten zestaw, kupując go na megadyskont.pl.